Wczoraj w Tomaszowskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się szkolenie dotyczące zabezpieczenia lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. O jego przebiegu mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej brygadier Krzysztof Iskierka. W dniu wczorajszym, czyli 20 września, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie dla strażaków z komend powiatowych z Opoczna, Rawy Mazowieckiej i Tomaszowa Mazowieckiego. Strażacy zapoznali się na zajęciach teoretycznych ze sposobem organizacji lądowiska dla tego typu śmigłowców, które właśnie wczoraj żeśmy przyjmowali tu na ulicy PCK. I później odbyły się praktyczne ćwiczenia, jak należy śmigłowiec przyjmować w dzień i jak należy przyjmować śmigłowiec w nocy, jak prawidłowo oznakować lądowisko. 14 strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z Tomaszowa zostało przeszkolonych, 13 z Rawy Mazowieckiej, 13 z Opoczna. Czyli rozumiem, że to nie tylko do obsługi trasy K8 tutaj. Nie. Generalnie do wszystkich. Na potrzeby również mieszkańców, jeżeli zajdzie taka potrzeba, żeby w przyszłości, jak będzie ten śmigłowiec przylatywał w nocy, to żeby właściwie oznakować lądowisko, jak również kiedy w dzień przylatuje, żeby było prawidłowo gesty wykonywane przez strażaka, który będzie usadawiał jak gdyby ten śmigłowiec.